Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii filmów pokazującej możliwości programu Revit. Tematem dzisiejszego odcinka będzie proces, który należy przejść, aby z modelu koncepcyjnego otrzymać dokumentację warsztatową konstrukcji stalowej. Punktem startowym dla naszej pracy będzie model konstrukcji budynku wielorodzinnego. Aby ograniczyć wyświetlanie elementów, korzystam z filtra etapów. Mamy przed sobą prostą ramę w konstrukcji żelbetowej. Wybieram jeden ze słupów, a następnie wszystkie wystąpienia elementu. Poprzez edycję typów wczytuję do projektu rodzinę słupów konstrukcyjnych. Będą to stalowe dwutorowniki gorąco walcowane. Wybieram stal, charakterystyczny dla języka polskiego i interesujący mnie profil. Wszystkie zaznaczone słupy zmieniły rodzinę na stalowe dwutorowniki. Analogiczny proces powtarzam dla wszystkich rygli stalowych. Z biblioteki Revita otwieram folder Rama konstrukcyjna, a następnie Stal i charakterystyczne dla języka polskiego. W tym folderze znajdują się rodziny wszystkich profili stalowych. Po wczytaniu rodziny do projektu, wszystkie zaznaczone belki zmienią się na profil zadany w poprzednim kroku. Tworząc model fizyczny w Revicie, automatycznie generujemy model analityczny konieczny do analizy MES. Dzięki temu efekty wszystkich wprowadzanych zmian możemy na bieżąco kontrolować w programie do analizy statycznej lub wytrzymałościowej. Zakładając, że etap analizy mamy za sobą, możemy przejść do modelowania połączeń. Zaczniemy od tworzenia połączeń opartych na makra. W Revicie mamy do wyboru dość bogatą bazę podstawowych połączeń. Wybieram z niej blachę podstawy oraz naroże ramy. Aby utworzyć podstawę słupa, wybieram narzędzie blacha podstawy oraz słup przy jednym z końców. Modelowanie połączeń opartych na makra polega w dużej mierze na wypełnianiu wartości predefiniowanych parametrów tak, aby otrzymać interesujące nas połączenie. Elementy składowe, które mogą wchodzić w skład połączenia, to blachy, obróbki profili, otwory, śruby, sworznie, kotwy oraz spoiny. Szczególnie ważne jest odpowiednie zamodelowanie spoin. Spoiny określają logiczne połączenia między elementami składowymi połączenia. Dzięki odpowiedniemu zamodelowaniu spoin, po eksporcie słup wraz z dołączonymi blachami będzie traktowany jako jeden element wysyłkowy, a nie jako zestaw pojedynczych części. W makrze, które wybrałem na przykład, mamy możliwość parametrycznego modelowania elementów składowych połączeń, takich jak na przykład żebra, poprzez podawanie ich grubości, szerokości, wysokości oraz na przykład rozmiarów podcięć. Ciekawą użytecznością wydaje się także możliwość automatycznego generowania otworów technologicznych, takich jak na przykład otwory pod ocynk. Po zakończeniu modelowania mamy możliwość zapisania efektów pracy jako makro użytkownika. W tym celu klikamy nowo utworzone połączenie, następnie dostosuj, nadajemy mu nazwę i potwierdzamy wybór. Tak przygotowane połączenie możemy rozkopiować w inne miejsca za pomocą narzędzia utwórz podobne. Jeżeli chcemy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w połączeniu, wystarczy zrobić to w jednym wystąpieniu, a efekty zostaną uwzględnione we wszystkich miejscach. Kolejne połączenie, które wybrałem na przykład, wymaga wybrania więcej niż jednego elementu. Będzie to naroże ramy śrubowane ze wstawką. Sam proces modelowania nie różni się zasadniczo od modelowania blachy podstawy, z tą tylko różnicą, że modelujemy połączenie będące składowymi dwóch elementów, nie będących jednym elementem wysyłkowym. Analogicznie do poprzedniego ćwiczenia definiujemy parametry określające grubości blach, ich wymiary oraz geometrię samego połączenia. Definiujemy śruby poprzez podanie ich średnic, typu, czyli odniesienia do normy, klasy, czyli określenie materiału oraz zestaw, czyli czy do śruby ma być dołączona podkładka. Śruby możemy definiować jako grupy lub jako pojedyncze elementy. Będzie to miało wpływ na wygląd etykiet, które będziemy generować w późniejszym etapie. Żebra także są elementami tworzonymi parametrycznie.
i geometria dostosowuje się automatycznie do kształtu profilu. W tej chwili rozbijam makro na elementy składowe, aby utworzyć własne połączenie składające się jedynie z elementów, które są mi potrzebne. W tym celu tworzę połączenie ogólne i dostosowuję je. Nadaję imię oraz wybieram elementy będące składowymi połączenia. Wszystkie blachy, spoiny, śruby i obróbki. Następnie klikam zakończ. Połączenie, które przygotowałem, to blacha czołowa ze wstawką. Żebra będą wykorzystane jako oddzielne połączenie. Tak przygotowane makro może być wykorzystane w innych miejscach. Żebra, które utraciły parametryczne wiązania, zachowują się teraz jak pojedyncze blachy. Edytujemy je za pomocą narzędzi analogicznych do wszystkich elementów opartych na obwiedni, takich jak stropy. Chcąc stworzyć własną blachę, wybieramy płaszczyznę roboczą i rysujemy ją za pomocą obwiedni. Kopiuję blachę czołową i za pomocą narzędzia skracania docinam profil. Z zakładki Stal wybieram narzędzie tworzenia grupy śrub. Chcąc połączyć dwie blachy, zaznaczam je, a następnie potwierdzam wybór spacją. Kolejnym krokiem jest narysowanie obwiedni. W oknie właściwości śruby definiuję normę, klasę, średnicę, zespół, mogę zadać jakąś powłokę. Następnie definiuję ilość śrub oraz ich wzajemne geometryczne powiązania. Kolejnym krokiem będzie stworzenie blachy środnika. Żeby to zrobić, należy ustawić odpowiednią płaszczyznę, która może być zadana przez siatkę lub płaszczyznę roboczą pod warunkiem nadania jej nazwy oraz narysowanie obwiedni. Do wykonania podcięć naroży wykorzystam narzędzia parametrycznych obróbek stali. Blachę środnika skopiowałem prosto w dół, aby stworzyć z niej wstawkę. Edytuję obwiednie, aby otrzymać interesującą mnie geometrię. Po stworzeniu geometrii blach musimy zespawać ze sobą wszystkie elementy, aby stworzyć logiczne połączenia między komponentami. Ważne jest, aby pilnować parametru położenia spoiny. Po zakończeniu pracy stworzę nowe połączenie ogólne i poprzez funkcję dostosuj przypiszę do niego wszystkie nowo utworzone elementy. Efektem mojej pracy są połączenia rygiel pas oraz rygiel środnik słupa. Tak przygotowane połączenia skopiuję na wszystkie węzły konstrukcji.
Finalnie udało się otrzymać model, w którym wszystkie elementy stalowe są ze sobą połączone. Kolejnym etapem jest eksport do Advanced Steel. Model w Advanced Steel wiernie odwzorowuje geometrię, którą udało nam się zamodelować w Revicie. Zachowane zostały także wartości parametrów oraz ustawienia makr. Kolejnym krokiem będzie pozycjonowanie elementów, czyli wykrycie identycznych blach, profili, elementów wysyłkowych oraz nadanie im symboli literowo-liczbowych. Advanced Steel umożliwia nam generowanie dokumentacji technicznej na kilku poziomach automatyzacji. Ja wykorzystam procesy rysunkowe. Zaznaczam potrzebne mi elementy wysyłkowe, a następnie otwieram menadżer procesów rysunkowych. Wybieram jeden z przykładowych procesów, będzie to elementy wysyłkowe wraz z pozycjami. Po prawej stronie mamy okno właściwości procesu, które opisuje m.in. skalę, prototyp oraz nazewnictwo i klikam użyj. Po kliknięciu OK program zaczyna automatyczną generację dokumentacji technicznej. Mamy do niej dostęp z poziomu menedżera dokumentów. Efektem pracy są płaskie rysunki DWG, zapisane w oddzielnych plikach, ale cały czas połączone z naszym modelem. Całość dokumentacji może być automatycznie wydrukowana i rozbita do AutoCAD-a. Z tak przygotowanego modelu możemy wygenerować listy materiałów. Tworzenie zestawienia materiałów odbywa się w zewnętrznym edytorze na podstawie wcześniej przygotowanych szablonów. Utworzymy uporządkowaną listę elementów wysyłkowych. Zestawienie może być eksportowane do PDF-a, Excela lub innych formatów. Kolejną użyteczną funkcją jest możliwość eksportu całości projektu do plików NC służących do sterowania obrabiarkami CNC. Serdecznie dziękuję wszystkim za czas poświęcony na zapoznanie się z drobną częścią korzyści, jakie może dawać wykorzystywanie BIM-ów dla projektów warsztatowych. Zapraszam do oglądania kolejnych części.